Cześć wszystkim! Znowu Pan 7, trzeci ciąg Pillars of Eternity. Dobra, jesteśmy dzisiaj w Learemen. Learemen. Tak. Dla przypomnienia, dwunastka wysłała nas tutaj, żeby zdobyć jakąś tajną broń, którą oni potrzebują. Jeżeli to dostaną, to wpuszczą nas na obrady dotyczące animacji. Okej, okay, już coś się dzieje. Kamienna głowa. Z kamiennej głowy nad tobą dochodzi zgrzyt ich robot. Kawałki Adro osadzone w jej oczodołach świecą na jasno zielone. Z kamiennych ust wydobywa się tubalny, dźwięczny głos. Początkowo niezrozumiałe słowa przedzierają się zdania w twoim ojczystym języku. Nie ma potężniejszej broni od duchowej esencji zaklętej w brązie. Dwukrotnie obróć się w lewo i przygotuj swoją duszę na osąd. Dwukrotnie obróć się w lewo. Okej. Okay. Przy okazji jakiś pajączek tutaj nas chce dziabnąć. Nie zostaniemy mu wdzięczni. Okej. Okay. Bez nóżek będzie mu troszkę trudniej nas dziabnąć, więc przykro nam pajączku. Dobra. Przy okazji puszczę złodziejkę przodem, bo... To miejsce wygląda mi na pełne pułapek. To nie takich pułapek, w której przyjaciele wyskakują na ciebie i mówią wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Nie, nie, nie takich pułapek. Dobra, kolejne pajączki. Ognia. Nie rzucał jakąś sieć, ale spoko. Nie przeszkadza nam to. Przy okazji możemy ich przewrócić, bo czemu by nie? Dobra. W sumie już chyba nawet nie dostajemy za nie doświadczenia, więc trudno. Okej. Hey there. Just say the word. Dobra. Hey there. Zjawy. Fajnie. Znaczy... Może nie fajnie, że zjawy, ale... Ta, zaraz się będę pewnie teleportować. Just say the word. Word. Yes. Mamy całkiem sporo narzędzi, które... mogą nam walczyć z nimi. Ta, dokładnie. Dobra. Czy one są odporne? Nie, nie są odporne na ten. Nie są odporne na kujące, więc będziemy do nich strzelać z problemu. Chodź, to nawiąż z niej uwagę, żeby dalej się nigdzie nie poruszył. Dobra, przywalmy im tutaj trochę. Tutaj jest cień. Dobra, tutaj ich oszołomiło. Czy możemy coś takiego globalnego rzucić? Ty, gdzie ty jesteś tutaj? Gdzie? Tutaj. Czemu nie strzelasz? A do czego by to strzelić? Może do tego upiera. Pum! Dobra, ładnie. Więc możemy tutaj ładnie AOE zapuścić. Nie, podchodź. Zapuszczaj również i małe. Okej, okay, a lot skończony, to teraz zmień broni, strzelaj do nich. Ślicznie. Dobra, teraz wal do niego. Możesz użyć ognia. Okej. Okay. Walimy teraz do niego. Nie zmienię broni, dalej... bił z berła, chcę nabić nim obrażenia. Mamy 57 na 200. Więc jakoś idzie. Chociaż w sumie szybciej będę bił obrażenia, jeżeli tutaj będę grupę walił, więc... Okay. Dobra, ty jesteś w zwarciu. Ogłuszmy ich wszystkich. Czyli nie ogłuszmy, tylko oszołomy.
Ciach, teraz ja wypadnie. No myślałem, że padnie. Zmijmy ją jak najszybciej. Możemy coś jej przysolić. Wstrząsający dotyk. A nie, odporność. Odporność na... Tak, ma dużą odporność na elektryczny, więc może jednak nie. Może rzucić tu płomienną tarczę. Okej, rzuci płomienną tarczę, to się przerzuciło. Ale... Mało szyka, zjadę. Dobra. Okej. Dobra. Czy to możemy jeszcze zrobić? Możemy przysalić tą uruchomienię. Na razie alotem nie będę rzucał czarów. Chcę jak najszybciej dobić te obrażenia do tego berła i zobaczyć, jak to będzie wyglądać z awansem. Yes. Berła. Okej. Kolejny upiór padł. One mają jakieś eksplozje przy umieraniu. No cóż, dobra. Niezła rozruba okazała się. Myślałem, że pójdzie łatwiej. Dobra, wszyscy przestawić z powrotem na bronie dystansowe. Fajnie. Dobra. Okej, jakaś tu jest znowu. Oczy z Adry osadzone w kamiennej głowie. A wiecie co? A, standardowo zapomniałem włączyć stopera. Okej, mój błąd. Dobra. Oczy z Adry osadzone w kamiennej głowie żarzył się słabym blaskiem. Z jej ust wydobywa się tubalny głos. Przeszłość jest jak rękojeść miecza. Prawdziwy wojownik pozna swą siłę, gdy ją uchwyci. Dajcie mi swe przymioty. Dobra, co my tu mamy? Zdradź mi swoje przymioty. Nie widzę mnie jako przywódcy, jestem rzetelny i konsekwentny. Dzięki poświęceniu i cierpliwości jestem najodważniejszy. Znoszę trudy życia, ponieważ zacząłem i zawsze wygrywam. Pragnę do celu już bez względu na wszystko. Jesteśmy paladynami, więc może weźmy to. Nie widzą mnie jako przywódcę. Jestem najlepszy, gdy współpracuję z moimi towarzyszami. Zatem niechaj stanie się to twoją mocą. Symbol na ścianie z kamienia głową rozbłyska światłem. Okej. Okay. Yeah. Coś się wydarzyło. Coś dostaliśmy. Chyba nie. Hey there. Dobra, no to idziemy dalej. Nie wiem, co to było. Just say the word. What? Hey there. Kolejna twarz i kolejna zjawa. Dobra, wycofajmy się. Hey there. Ciekawe, czy tutaj ich będzie równie dużo. Okej. Może wycofajmy się. Tak, one i tak się zaraz teleportują do nas. Okej. Dobra, to jest jedna. Ta, oczywiście. Rzućmy znowu tą płomienną tarczę. Zbyt dużo nie mamy zaklęć czwartego poziomu, które by nas interesowały. Dobra. Tym poczekam, strzał. Aż coś się tutaj bliżej zjawi. Kan voila! Okej. Nie wiem, co to jest, ale zaraz to... Zaraz się tym zajmiemy. Okej. Przy okazji oszołomimy. Albo i nie. Dobra, pomóżcie magowi. Tak, czy on ma jakąś odporność na żywioły? Są naprzeciwko żywiołom, tak, dokładnie ma. Teraz chyba wytrzymał obrażeń od zimna. Tak.
Niech rzuci sobie tę odporność na żywioły, jak to? Redukcja obrażeń przez 78 sekund. Niech to sobie rzuci. Nie chcę, żeby znowu go poharatowały. Okej, okay, tym razem gdzie jej oberwała. Okej. Okay. Miałem rzucić to zaklęcie. Trzeba. Okej. Okay. Okej, okay, wszyscy są sparaliżowani, słabo. Czy to oznacza, że przerwało mi rzucanie? Chyba nie. Znaczy nie straciłem. Musimy. Dobra, musimy uderzyć tym. Tam się paraliż skończy. Okej. Okay. Gigi pewnie zechce się ukryć. I gdzieś wycofać. Dobra. Okej. Okay. Używasz tego miecza, czy nie? Dobra. Dobra, czyli niech poczeka. Rzucimy jakieś leczenie fajne. O tak. Okej. Dobra, co tu daje robić? Tak, weźmiemy. Możemy ją podpalić, żeby szybciej zginęła. Chociaż i tak zaraz palnie pewnie od strzału kolejnego. Dobra. Tutaj się wbijają duchy na tyły znowu. Okej, fajnie. To przywalmy im. Tak, w ten sposób. Dobra, która zjawa ma jeszcze dużo życia, to ją podpalmy. Zbliż się i mów, czego pragniesz. Okej. Okay. I znowu sobie porozmawiamy. Dobra. Jak tam twoje berło się ładuje? 81, no. Niestety nie zadaje ona zbyt dużych obrażeń, więc może to jeszcze troszkę potrwać. Taki Eder, czy rozpoczona matka pewnie podczas jednej walki by to naładowali 200 obrażeń. Okej. Okay. Oczy płaskorzeźby jaśnieją zielonym blaskiem, a z jej wnętrza dobiega głęboki, chropowaty głos. Kwintesencja duszy jest rządzą, jest zarówno celem, jak i kierunkiem, zaostrzonym czubkiem miecza. Strać swe pragnienie, by wzmocnić duszę. Dobra. Nieugiętość, czyli co? Czyli stanowczość? Chce być silniejszą wersją osoby, czyli moc? Chciałby być natchnieniem dla towarzyszy? Użyczyć im mojej siły, by osiągnąć wspólny cel? Chcę poskramiać wrogów dzięki mojej potędze. Nieugiętym. To może jednak nie jest stanowczość, tylko wytrwałość. Tak. Chciałbym wziąć opcję, która dawałaby więcej stanowczości. Więc może weźmy to. Chciałbym być natchnieniem dla moich towarzyszy, użyć im mojej siły, by osiągnąć wspólny cel. Niech tak się stanie. W naczyniu cielesna dusza może trwać przez długie lata, lecz w naczyniu z brązu zachowa się przez całe pokolenia. Zanurz się w wodzie i wybierz naczynie kamienne. Okej. Okay. Mhm. Nie wiem, czy dostaniemy jakieś bonusy, czy coś? Dostaliśmy zwiększenie jakiejś stanowczości?
Raczej nie. Ja? Dobra. A to idziemy dalej, co? Yeah. Idź przodem. Pani zwiadowczyni. Okej, okay, wracamy do tego jednego z korytarzy. Jednego z głównych korytarzy. Okej, okay, tam jest budownik. Hey there. Się ustawmy. Porządnie. I jedziemy. Dobra, wszyscy mają broń. Tak, wszyscy mają broń. Dobra, no to ognia. Wow, kryształ ogryz? Wiecie co, chyba przyjmiemy nad nim kontrolę. Bo sporo tych pająków idzie. Okej. Okej, ona chyba się próbuje uwolnić z sieci. Czy musi? A nie, jest skamieniała. Okej, okay. No to zaraz minie. Dobra, potrzebujemy zapchać dziurę. Okej, okay. Kryształ ogryz przeszedł na naszą stronę. Pomyślmy tutaj enigmatyczce. Przy okazji... Wszyscy są nieuruchomieni. Chyba tam... Chyba ta sieć nadal tutaj działa. Okej. Okay. Dobra, już tylko on został. Raz próbujmy go powalić. Ślicznie. No i dobra. Czujesz, jakby coś oślizgnęło, wpełzło do twojej głowy. Nie jest to miłe uczucie, twoje zmysły przytłaczają wysokie, piskliwe dzwonienie, któremu towarzyszą rozgniewane słowa. Intruz, złodziej! Głos grzmiący w twoim umyśle jest obcy i dziki. Każda zgłoska wbije się w twój mózg, jak kujące mija w momencie, w którym wybrzmiewają słowa, wtem dzwonienie ustaje. Okej. Okay. Cokolwiek miało to oznaczać? Mhm. Co my tu mamy? Przez środek biegnie cylindryczne ugłębienie, niewiele szersze niż drzewiec broni. Just say the word. Okej, przy okazji mieliśmy przejść w lewo dwa razy, tak? Szeroki tunel poniżej zakręca wschód. Wejście zasłaniają lśniące sploty grubej pajęczyny. Być może uda się między nimi przejść. Ściany tunelu wyglądają na kruche i niestabilne. Korzystając z odpowiednich narzędzi, mogłoby się udać poszerzyć przejście. Okej, okay, na razie jeszcze nie chcemy tego korzystać. Wryte w podłodze kręte nikwitańskie symbole i ikony informują słowa w twoim umyśle. Wołownik zezwać musi dwóch świadków, którzy zajmą stanowisko na symbolach, najlepiej oddających naturę jego duszy. By poddać się rytuałowi, wołownik musi wejść na podium i dzierżyć w dłoniach naczynie na duszę. Trzymając naczynie na duszę i broń za zdrowym rdzeniem, wojownik może podejść do urny, gdzie powinien stworzyć oręż odpowiadający jego umiejętnościom i ambicjom. Hey there. Okej. Okay. Bo jeszcze nie oceniliśmy do końca swojej duszy, co? Dobra, przy okazji zobaczmy, co tutaj mamy. Okej, okay. Jakaś kolejna miejscówka. Upiór. Okej. Okay. No to ognia.
Okej. Sporo się ich zaczyna pojawiać. Dobra. Żeby przywołać tu dobrą osobę, tak? Czyli szlachetne stworzenie. Spróbujmy tego użyć. Okej. I co? To przywołało pieska. Ciekawe, jak dobry jest ten piesek. Dobra. Muszę oszołomić. Pomóżcie jemu. Dobra. Już tu pojemną tarczę. Warto ubiera. Dobra. Ja już chcę dalej je ładować. Okej. Dobra, one wybuchają, co nie jest zbyt miłe w skutkach. Dobra, bagel, bagel, to też nazywa. Beagle. Okej, dobra, w każdym razie ruszył do ataku. Okej, spróbuj strzelać, chociaż to twoje strzelanie nie za bardzo chyba wychodzi. Okej. I co, to tyle? Tutaj? Tak, tyle. Będziemy musieli chyba to począć. Yeah. Ale na razie jeszcze chyba nie mamy takiej potrzeby. W razie czego zawsze mamy jeszcze zszywanie ran. Szycie ran. Więc jak ktoś mocno oberwie, to będziemy mogli go poszywać. Okej. Okay. Blady kamienne doła pomieszczone wydają się matowe i martwe. Okej. Okay. Dobra. Spoko. A, mieliśmy przejść w lewo dwa razy. Żeby ocenić naszą duszę. Coś mi mówi, że jeszcze nie do końca mamy chyba to wypełnione, co? Nie. A może mamy? Dobra. Tutaj pali się taki symbol, a tutaj taki, ta druga głowa też coś mówiła o kamiennej misy. Nie mamy też... A tutaj było wspomniane coś o broni za Zadry, która ma nas symbolizować. Więc nie wiem, czy mamy to, cokolwiek mamy tu zrobić, nie wiem, czy... Czy mamy wszystkie jeszcze rzeczy. Więc myślę, że chyba będziemy musieli spróbować przejść tym tunelem. I zobaczyć. I wrócić tutaj później. Okej. Okay. Spróbujmy tak zrobić. Poszerz tunel używając dłuta i młotka. Znajdujesz słaby punkt w ścianie tunelu i zaczynasz uderzać w niego młotkiem. Miękki kamień kruszy się bez trudy. Po kilku minutach pracy uda ci się poszerzyć przejście na tyle, by móc prześlik sunąć się obok pajęczyny. Gdy usuwasz gruz z przejścia, twój umysł ponownie wbija się w iglicy obcy myśli. Węszy, tropi, nigdy nie dostanie. Słyszysz klekotanie, w którym przebrzmiewa głód. Teraz, uczta. Ze ścian wypełzają stwory i wciekle pocierają żuwaczkami, pędząc na ciebie. O, fajnie. Okej. Okay. Na to, że wszystkie baty zawsze idą na czarodzieja. Okej. Okay. Puszmy mu. Możemy przywalić grimoirem. Okej. Okay. Dobra. Ten jest odrzucony, to może tego zmienimy. Okej, podpalmy go. To
Jeszcze jedno uderzenie magii. Fajnie. Już tylko teraz to. Dobra. Na sporo oberwała. Mag też sporo oberwał. Czy mamy tylko jedno szycie ran? Chyba tak, tylko jedno. Co to dokładnie daje oprócz 40%? Ile ty masz zdrowia? 171, ty masz 217. Więc Elot ma więcej zdrowia. Więc uleczymy. Co? To działa tylko na siebie? Tak, użytkownik. Ups. No cóż. Myślałem, że lepiej zadziała. Myślałem, że to można na dowolnego użyć. No cóż, trudno. Dobra. W każdym razie... Możemy przejść tędy? Możemy wejść do tunelu. Okej. Ponownie. Okej, tutaj się znaleźliśmy. Tylko, że jesteśmy ustawieni brzuchem do góry. Tutaj. O, fajnie widzieć, że wrogowie również mogą używać, uruchamiać pułapki. Okej. Co mi? Nie możesz. Okej. Zobaczmy ognia. Pomóżmy jej. Ty się bij z nim. Ta została sparaliżowana. Ktoś musi jej pomóc. Ta... Ty się cofaj. Kobieta. Ta. Dobra, myślę, że ze względu na nią teraz przydałby się krótki odpoczynek. Możemy się jakoś cofnąć? Ciekawe, czy to nas cofnie z powrotem tam. Pewnie tak. A co tutaj mamy? Pod twoimi stopami trzaskają kawałki pokruszonego kryształu. Okej. Spoko. Dobra, no to odpocznijmy. Nie chcę, żeby Lili wpadła w jakieś jeszcze większe tarapaty. Dobra, no... Redukcja obrażeń... Może weźmy obrażenia do bestii, ponieważ spotykamy tutaj sporo pająków. Bestie. Wow, obrażenia zadawane flankowanym celom. To byłoby fajnie. Mieć. No i dobra. Może ty weź też bonus do bestii. Okej. O, Eder chce rozmawiać. Hope I didn't seem ungrateful back there in the battlefield. And you went out of your way. Okej, czyli może to jednak jeszcze nie koniec jego wątku. Bądźmy dla jego miły. To było dla ciebie ważne. Got real close. Didn't expect that. For a second, I thought I was gonna finally see some answers. Foolish, of course. And why should I get answers? There's a world of Athasians out there. Don't know if their god's been blown up. Still, man can't help looking back. Guess you'd know that well as anyone. Tak, w pewnym sensie. Eder odwraca wzrok i patrzy w dal na coś niewidzialnego, nieuchwytnego. I might have turned my back on my god when he needed me.
all I'll ever know. Okej, co by mu powiedzieć? Zrobiłeś to, co musiałeś, nawet jeśli White One był otasem, miał tylko zniszczenie. His actions didn't seem righteous enough for a god. That's why me and Woden had Widewind figured for a pretender. It didn't occur to me that my god might actually mean to do harm to his own. Mm-hmm. Something to think about, I guess. Okej. Okay. Może coś jeszcze się pojawi w jego wątku. Może to jeszcze nie jest koniec jego zadania. Okej, okay. W ostatnim odcinku wiedzamy dalej Lerremen. No i pewnie trzeba znaleźć brakujące rzeczy do tego rytuału. Coś tam było wspomniane, jakieś dłoni, coś musimy mieć w duszy, nalać do kamiennego... Dobra, zobaczymy. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!